Jest. Jeszcze chwilę. Jeszcze nie. Moment. Ruszyły! Dobry start, znakomity. 12 klaczy, tam walka o prowadzenie. Na ostatniej pozycji zdecydowanie w tej chwili z Katerina, a pozostałe galopują bardzo mocno, ależ tam raszem na front poszła Palabra. 1800 metrów do cerownika, Palabra, za nią galopuje Dromeda, na trzeciej pozycji Alrisha, na czwartej Sermitka, na piątej Pasjonaria, razem blisko na dwóch ostatnich pozycjach Katerina i Dogaressa. Pozostałe galopują bardzo mocno zgrupowane. Już na czele galopuje Alrisha, na drugiej pozycji jest w tej chwili Dromeda, ale tuż przy Dromedzie Palabra, Pasjonaria, razem 1400 metrów do cerownika. Alrisha jest na czele, na drugiej pozycji galopuje Cetula. Alrisha już na, o już na, w tej chwili na drugiej pozycji jest Elsara. Elsara 1200 metrów do cerownika. Alrisha, Elsara, na trzecim miejscu jest w tej chwili Dromeda. Na czwartej pozycji galopuje Cetula. Na piątym, 1000 metrów do celownika, teraz porobiły się odstępy pomiędzy końmi. Na około 900 metrów przed celownikiem nadal na czele jest Alrisha, ale tuż przy niej Elsara. Alrisha, Elsara, na trzecim miejscu Dromeda, na czwartej pozycji galopuje Cetula, za nią Palabra, Cermitka, Pasjonaria, Armina i wyjście na prostą. Dwie klacze mają zdecydowaną przewagę na prostej finiszowej. Przy bandzie Alrisha, którą usiłuje zaatakować Elsara. Alrisha, Elsara, 400 metrów do celownika, a za nimi tam jest walka o trzecią pozycję, bo te dwie klacze mają znaczną przewagę. Nadal Alrisha, ale Elsara dobrze galopuje. Alrisha tak jakby troszeczkę słabiej galopowała, 200 metrów do celownika. Alrisha słabnie, Elsara jest na pierwszej pozycji. Elsara, Elsara, ale ta się nie daje przy bandzie. Na trzeciej pozycji jest w tej chwili Pasjonaria. W celowniku Elsara, Alrisha, Pasjonaria, Armina. Następnie tam blisko jest reszta stawki, a na końcu kończą razem prawie łeb w łeb Fermata i Dromeda.